Ok, jak zawiązać węzeł VT? W tym wypadku użyję już gotowego rozwiązania w postaci prusika z zaszytymi okami. I teraz tak, rozpoczynając węzeł VT, wiążemy sobie 3. Tutaj, żeby ważne z 2-3 było widać takie okrążenia wokół głównej liny. Staramy się w tym miejscu już wycelować tak, żeby nasze oka były równo się kończyły niżej. I teraz tak. Górna żyła idzie tu, a dolna ją przykrywa. I teraz widać, że ta żyła jest pod spodem, więc ona teraz będzie przy kolejnym okrążeniu będzie u góry. Ta idzie tu pod spód. Ta idzie od góry na nią. Ta była przed chwilą od góry, więc teraz idzie na dół, a ta idzie od góry. Węzeł wygląda tak. Dobrze jest go zawiązać od razu dość ciasno, dzięki czemu będzie już gotowy karabinek i oto jest węzeł VT. Jest to węzeł zaciskowy, łatwo go rozpoznać po tym, że tutaj powinien mieć 3 okrążenia i tutaj raz, dwa, trzy x. To oczywiście można moderować. Można dać tutaj na przykład tylko 2 okrążenia i tych x-ów więcej. W zależności od tego, czy mamy dłuższego prusika, czy krótszego, można zrobić na przykład 4 tutaj z okrążenia, a 10 tych x-ów. W tym węźle głównie chodzi o to, ta część tutaj odpowiada za aktywację tego węzła. To znaczy, że pod wpływem tarcia ona rozciąga te x-y, a te x-y chwytają linę przez rozciągnięcie. Dzięki temu stoimy. Jeśli dać tutaj by 2 okrążenia, ten węzeł może się okazać, że nie będzie tak chwytał jak w przypadku takim. Jeśli damy 5 okrążeń, może się okazać, że będzie łapał zbyt mocno. Węzeł VT jest na tyle charakterystycznym węzłem, że jest bardzo łatwy do inspekcji. Poznać go można oczywiście po tej części inicjującej rozciągnięcie i po tych x-ach.